poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. A więc siemaneczko, kochani, jak już tu jesteście, zostawcie coś po sobie, ja się cieszę, że jesteście. No i co, no nie zwlekamy, gramy, jesteśmy tutaj z Geraldem, zrobiliśmy questa, gdzie znaleźliśmy właśnie tego Redańczyka i Temerczyka. Sprawdzimy sobie po prostu w zadankach, co możemy zrobić. Ja mi się wydaje, że zlecenie wiedźmińskie licho przy studni, mi się wydaje, że to będzie najlepsze rozwiązanie w tej chwili. No, wiadomo, co trzeba zrobić. Tutaj może być ciężko do przejścia. Mam nadzieję, oj, prawie bym tutaj spadł. Płotka. No i z płotką za pan brat. Ona też się tam, kurde, w tych krzaczorach gdzieś zbugowała. Dobra, przez drzewka. I co, kochani, dajcie znać, jak się podoba seria. Czy chcecie Wiedźmina? Powiem wam, że ja tutaj z chęcią się zatrzymam i po prostu sobie pobawię się z nimi. O, zadaję duży damage, ale jest stabilnie. Okej, okay. Dostałem trochę. Ale wydaje mi się, że to będzie ogarnięte. Dobra, Queen. O, dobra, mam mało HP, muszę unikać. Będę unikał tak długo, aż Queen mi się odreaguje. Okej. Okej. No, jak widzicie, nie było wcale tak prosto, ale dobrze. Ogarnęliśmy wszystko. Cieszę się. Tutaj mamy od razu gniazdo potworów, tak? I mamy miejsce mocy, więc fajnie. Bo to jest miejsce mocy Queen. O, i punkt umiejętności. No to wiadomo, już zapomniałem, że za miejsce mocy się dostawało też punkt umiejętności. A czy ja mam tutaj petardę, żeby zniszczyć? No właśnie, nie mam petardy. Czy ja w ogóle mogę na ten moment stworzyć jakąś petardę? Kartacz, no chyba to kartacz by wystarczył, ale saletra i calcium acium. Czyli tak jak widzicie, będzie trzeba się tutaj cofnąć. O, jeszcze jeden tutaj widzę do zebrania gól. W porządku. Roślinka. Chyba biały mitr. Dobrze. Więc lecimy. To jest brama. Mość śmieszki. Gdzie ja tak naprawdę jestem? Gdzieś mi się wydaje, że przed krwawym baronem tak naprawdę. A nie. Czyli na razie ten teren jest w ogóle zamknięty. Tak się stało. Czy ja dobrze mówię? Sprawdźmy. Dobrze, czyli bestia z Białego Sadu to jest nasz gryf tak naprawdę, a ja chcę zlecenie licho przy studni. No właśnie, o to nam chodziło i ja myślę, żeby się tam udać jak najbardziej. Tutaj nas znacznik prowadzi przez te krzaczory, których nie da się przejść w tej chwili, widzę. Dobrze. Mapa świata. Może byśmy się po prostu teleportowali. Byłoby na pewno prościej. Aha.
Musimy znaleźć drogowskaz zawsze, chcemy się cofnąć. No, przyznam, że te rzeczy to ja już, kurde, z głowy gdzieś sobie po prostu usunąłem i nowe miejsca zajęły te rzeczy. Nowe rzeczy zajęły te miejsca, więc wiadomo, o co chodzi. Most płaczki. Udajemy się tam i idziemy pogadać o tym zleceniu na licho przy studni. Żeby jeszcze było śmieszniej, to ja bym po prostu zrobił tutaj medytację gdzieś. Bo mam mało HP. Jak ja mogę schować ogólnie miecz, bo tak to nie wygląda za ciekawe. Czy to sterowanie, to jak widzicie, jest kaleczące dla mnie jeszcze. Ale no, na spokojnie. Myślę, że tutaj w polu to będzie odpowiednie miejsce do medytacji. Do świtu ja bym tak pomedytował. A przy okazji, że jesteśmy tutaj, możemy wydać ogólnie coś na atak. Mamy dostępne 2 punkty. Powiem wam, że jest rozkmina, w co iść. Na razie to w ogóle... Na razie to dla mnie jest czarna magia, w co iść. Dlatego zostawiam to na później. I przedstawię wam to po prostu, jak ogarnę jakiś pomysł, jaką myśl. Po co będziemy szli o Dolan? Porozmawiajmy. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? No właśnie. Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć potrzeba. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka. Wszystko jasne. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Cielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. A więc ducha? Opisz mi tego ducha. Bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką... Czyżby jakaś południca? Albo północnica? Płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa. Albo może Alp? Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. O. Nie chciałbym do tego dopuścić, ale porozmawiamy o nagrodzie. Współczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądze. A co nie tak z pieniędzmi? No to, że ja sądzę, że... Aha, stawka 20 i mogę się o 7 tutaj ewentualnie. Takiej sumy to ja na oczy nie widziałem. Dobra, 24. Trochę sceny, to się dogadamy. 23. Zajdźcie jeszcze trochę... Ojej, 22. Dobra. Pomogę ci. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była. Na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. A więc... Znajdź ducha, który straszy przy studni. Płotek, wołam cię. Idziemy po ducha. Po ducha przy studni. Jesteśmy niedaleko, to jest już tutaj, widzę. Ja bym tutaj płotkę zaparkował i po prostu sprawdził, co tu się dzieje. Oto i osławiona studnia. I pod duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Okej, czyli mamy pierwsze tutaj
Skojarzenie, o proszę, co to jest? Jakieś chwasty, co one mogą nam powiedzieć? Trawa jest wypalona. Tutaj jakieś zwłoki. Jakiś trup czy pies? Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Ślady poparzeń. A więc południca. Okej, okay, czyli południe. Rozumiem. Jest tutaj coś ciekawego, wartego uwagi. Lalka. Woda księżyca, fiolka, alkahest. No to jest okej. Okay. Talerze. Śmieci. Dobrze. Po tamtej stronie coś jest, ale czy ja tędy w ogóle tam dotrę, to nie raczej. Chyba, że Arden. Sprawdźmy. O, dokładnie. Tutaj już trochę fajniejsze rzeczy widzę. Faja. Butelka wody, no ale dobra, nieważne. Nie przyszliśmy tutaj po to, żeby zbierać te śmieci. Ale to i tak jest fajne, że jesteśmy tu. I że wy jesteście, że ktoś ogląda. Zawsze mnie to jara. Kanał jest tak naprawdę już niemalże od roku. Dobrze, kochani. Południca. Mamy w ogóle wpis w dzienniku, jak myślicie? Zaraz zobaczymy, tylko zbieracz mi się włączył. Tutaj w domu. Wydaje mi się, że będzie najlepiej tutaj się zaczaić. Sprawdźmy. Glosariusz, bestiariusz. Licho ze studni. To jest to samo, to jest południca. Więc tak jak widzicie, księżycowy pył, olej przeciw upiorom i Irden. Dokładnie. Możliwe, że właśnie tą południcę trzyma coś w tym świecie. Jakiś przedmiot właśnie emocjonalny, znaczenie ma, na przykład pierścionek. My znaleźliśmy tam lalkę i może to jest ta lalka, ale no to jest tylko mój punkt widzenia. No dobrze. Kochani, sprawdźmy, czy my mamy jakieś ciekawe rzeczy, czy mamy jakieś w ogóle rzemiosło tutaj. Eliksiry, mamy puszczyk, tak widzę. Regeneracja wytrzymałości. Godzina wilka. Czasowo zmniejsza wymagany poziom postaci dla wszystkich przedmiotów o 2. Nie widziałem tego przedmiotu, jak ja grałem. To jest coś dodane ewidentnie. Ciekawie, no bo można mieć silniejszy przedmiot, a level niższy. Ale no, jak na razie, czy to jest takie porywające, to ja nie wiem. Musimy związać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś, bez czego nie odejdzie w zaświaty. Czyli jeszcze muszę tutaj coś poszukać, rozumiem? A czasem ja już tego właśnie... O, patrzcie. Myślałem, że to jest ta lalka, ale właśnie może to nie była ta lalka. Mężczyzna został zakłuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Laleczka, co tu mamy? Pożółkły pamiętnik. Może się okazać pomocny. Stało się. Volker złożył skargę na dziedzica przed sądem w Wyzimie. Wyliczył wszystkie krzywdy, jakieśmy od niego zaznali. Jak pobił Johanna, bo ten w czas czapki przed nim nie zdjął. Jak pijany pola stratował i odszkodowania wypłacić nie myślał. Jak wpadł na wesele Pietera i prawa pierwszej nocy się domagał. Wesele Pietera. Więc mówią, że dziedzic się do nas wybiera, że paktować chce, nakłonić, żebyśmy do jego wsi wrócili. Bądź po tym, jak obumarł go syn, uspokoił się. Nie denerwuje już byle co. No to zobaczymy. W każdym razie ja się stąd ruszać nie zamierzam. Dobra, no. To może być to, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem. Ślady po krwi. Ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnie. A więc bransoleta jednak. A więc po prostu tutaj jest jakaś bransoleta. Co, Geralt? Umazany we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ściągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. A więc takie dochodzenie. Ale może
zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Sherlock Holmes, Geralt. Przy studni jest kolejny ślad. O, sporo tutaj już śladów znaleźliśmy. Czy my tutaj coś znajdziemy jeszcze? Wydaje mi się, że no wszystko zabrałem stąd. Lepiej będzie chyba, jak tu przy studni popatrzę. Dokładnie. Plamy po krwi. Prawie do szczętu wypłowiały. A lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Ciekawe, co właśnie. Wieszony na sznurze od wiadra. O, niefajna śmierć. To pewnie ta kobieta od dziennika. Więc to jest nasza południca. Powieszona w studni. Nie ma co się dziwić. Południca, mała żuchwa, kobieta. Sądząc po zębach około 30. Brakuje lewego ramienia. O, teraz się mści. Spalić to ciało. W postaci upiora. Muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim te bransolety od męża. O, właśnie. Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Okej, okay, więc muszę tam wejść. Szeroka miednica. Aha. Trzeba będzie Kiedy ja mam tu wejść? Zejdź do studni. No owszem. Zejść do studni, tylko jak? Hallo? O, by mógł ktoś mi teraz podpowiedzieć, bo mam tutaj rozkminę. Jak mam zejść do tej studni? Puszczyk, no nie, nie o to chodziło. Dobra. Ale ja nawet nie widzę, żeby tutaj jeszcze jakaś była interakcja. Widać południca. Dobra, dobra. Południca nie oddala się od studni, ale no... Co mi to daje? Widać, południca nie oddala się od studni. Bo ja nie wiem, co ja mam tutaj. Ardem, no nic tu nie idzie. To nie o to chodzi. Ale rozkminka. Tak po prostu? Miałem tu wskoczyć? O Jezu, tego to ja bym w ogóle na to nie wpadł. Jeszcze zanurkować tu. Jeszcze szukaj czegoś. Dobra, wpadłem jednak na to. Mówię, że nie wpadłbym, a zrobiłem to, więc... Nieważne. Ozdobna bransoleta. Wynurzamy się. Teraz w jaką stronę? Widzę, że tu jest chyba wyjście. Tak. Okej. Okay. Udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem. Dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. O, jest plan. Tu się coś jeszcze znajduje? Oj, tutaj rozkmina jest, trzeba przepłynąć.
Coś ciekawego tu jest w tej wodzie? Tu jest coś. O, proszę. Bełty rozrywające. Odwar z baby wodnej. Ciekawie. Dalsza część po prostu jaskini. Trzeba teraz tu. Tak jak to w Wiedźminie jest. Na początku trzeba wszystko po prostu zbierać, no bo jesteśmy naprawdę dosłownie słabiakiem. I nawet najtańszy, najsłabszy po prostu pancerz jest lepszy od tego, co nosimy. Chociaż nie powinno to tak być. No, dopóki po prostu nie zrobimy rynsztunku wiedźmińskiego. Sporządzić olej na upiory, wypić jakiś eliksir. A więc, tak jak Geralt mówi, poleca nam po prostu zrobić sobie przygotowanie. Interesuje mnie tutaj ten dom. Co to jest w ogóle? Czy tutaj coś żyje? Ktoś żyje? Cześć, nikogo nie ma. O, jakiś trup leży. Wisi w sumie. Fiolka. O, krótki stalowy miecz. Kozia skóra. Wędka, perła, suszona ryba. Te sprawy. Po prostu gdzieś będę mógł to w targu po prostu sprzedać i będzie ciekawie. Tu powinna być ta właśnie brama do tego miejsca. I tak naprawdę co? Tutaj Geralt ma już się przygotować. I tyle. I jak ja spalę te zwłoki, to prawdopodobnie duch przyjdzie, więc ja sobie odpalam puszczyk i palimy ciało. I bransoletę. I bransoletę palimy również. I gnij. O. Jest maszkara. Jest. Biedna kobieta, no ale to już nie jest ta sama osoba. Zadziałało. Dobrze. Weźmy sobie przede wszystkim jeden. Ej, ogólnie jest rozkmina, bo jak ja mam wyciągnąć miecz? Czemu Geralt nie chce miecza wyciągnąć? Hallo? No nie, no tak nie może być. O, wyciągnął chłopak miecz. No patrz to. Szacun. Dobra. W końcu mogę walczyć. Jeden. O, proszę, więcej południc. Czyli to są po prostu kopie. Mało jej zadaje, powiem szczerze. Uuu. Dobra. Unik, poszedł. O, wykończymy ją tu już, okej. O, trzeba o to zrobić. Na zawsze. O, mamy trofeum. A więc, kochani, zrobione. Nie było łatwo, no bo naprawdę nie mamy w ogóle żadnych tutaj umiejętności. Przyrost punktów adrenaliny. Krótki miecz. 25-31. 28-34. No to jak widzicie. Jakiś tam mutagen wpadł. I przede wszystkim co? To trofeum. Trofeum jest ciekawe. I gdzie ja tutaj mam trofeum? Chyba od razu właśnie zostało dodane. Więc trofeum dodaje nam 5% doświadczenia za cios kończący na ludziach. Więc ciekawie. Nie ma co zwlekać. Wsiadamy na płotkę i jedziemy do Odolana po nagrodę. Więc zlecenie wykonane.
Trzeba było się przygotować, co prawda przygotowaliśmy się mentalnie i wypiliśmy nasze puszczyki, które w sumie były pomocne, no bo regenerowały nam wytrzymałość. Ale czy to było najlepsze rozwiązanie, to wiadomo, że nie. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. No raczej. Jakby co, polecam ci na przyszłość. A póki co, Klara, Folker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka Tomira rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. No cóż. Dziękuję. No proszę, nie myślałem, że ktoś mi przyjdzie na posag. Ani ja, żem nie przypuszczał, że on Wiedźminowi przypadnie. Ciekawe czasy nastały, prawda? Ciekawe i smutne. Tak jak widzicie, odebraliśmy nagrodę. Nasze doświadczenie wzrosło. Cieszę się, że oglądacie. Zostawcie feedback, a na ten moment serdecznie dziękuję. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Na ten moment stay tuned z kanałem i trzymajcie się. Yo!